kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 39. Pan Jezus i Święty Piotr. Drogie dzieci, pewnej nocy, po niedzieli wielkanocnej, Piotr powiedział do kilku apostołów: idę łowić ryby. Oni mu odpowiedzieli: idziemy razem z tobą, Piotrze. I wyruszyli razem na połów. Wsiedli do łodzi i łowili całą noc. Czy wiecie, ile ryb udało im się złowić? Ani jednej. Rano przybyli do brzegu. Byli bardzo zmęczeni. Na brzegu zobaczyli jakąś postać, która ich obserwowała, jednak nie wiedzieli, kto by to miał być. Człowiek ten zapytał ich: dzieci, czy macie coś do jedzenia? Musieli odpowiedzieć, że nie mają, ponieważ nie udało im się nic złowić. Nieznany człowiek powiedział im: zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi. Apostołowie uczynili, co powiedział im ów człowiek, i sieć natychmiast wypełniła się tak wielkim mnóstwem ryb, że nie byli w stanie jej wyciągnąć. Czy wiecie już, kim był ten człowiek stojący na brzegu? Kiedy Jan apostoł zobaczył to wielkie mnóstwo ryb, zrozumiał, że to był cud i powiedział do Piotra: to musi być nasz Pan. Piotr natychmiast rzucił się do wody, aby jak najszybciej dopłynąć do Pana Jezusa. Pozostali apostołowie płynęli w łodzi, ciągnąc za sobą sieć wypełnioną rybami. Wkrótce wszyscy znaleźli się na brzegu z Panem Jezusem. Piotr policzył ryby. Czy wiecie, ile ich złowili? 153 duże ryby. Pan Jezus rozpalił ognisko, aby przygotować rybę, i apostołowie zjedli razem z Nim. Następnie Pan Jezus poprosił Piotra bliżej do siebie. Czy Pan Jezus pamiętał czyn, którego dokonał Piotr tej straszliwej nocy przed Jego śmiercią? Tak, oczywiście. Pan Jezus wszystko pamiętał. Dobrze wiedział, że Piotr 3 razy wyparł się Go. Piotr popełnił bardzo ciężki grzech. Pan Jezus wiedział jednak i to, że Piotr bardzo żałował swojego grzechu i że prosił Go o wybaczenie. Patrząc na Piotra, Pan Jezus 3 razy zapytał: Piotrze, czy mnie kochasz? Jak myślicie, co Piotr odpowiedział na to 3-krotnie zadane pytanie? Jego odpowiedź brzmiała: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. 3 razy Piotr powiedział, że kocha Pana Jezusa Chrystusa, swego Boga, ponad wszystko na świecie. Pan Jezus natychmiast patrzył na niego z wielką miłością. Powiedział mu: paś owce moje, paś baranki moje. Pan Jezus wiedział, że wkrótce wróci do nieba. Mówił: wybiorę sobie ludzi na ziemi, którzy mnie zastąpią, kiedy odejdę. Będą mówić w moim imieniu i głosić ludziom naukę, co trzeba czynić, by dojść do nieba. Kiedy Pan Jezus powiedział do Piotra: bądź pasterzem moich owiec, bądź pasterzem moich baranków. Chciał przez to powiedzieć, że wybiera go jako głowę, zwierzchnika apostołów i wszystkich katolików, to znaczy jako głowę całego Kościoła katolickiego. Jego owce to wszyscy wierni, a jego baranki to wszyscy biskupi i kapłani. Święty Piotr był pierwszym papieżem. Papież jest głową Kościoła. Piotr był zastępcą Pana Jezusa na ziemi. Pozostali apostołowie byli pierwszymi biskupami. Razem z Piotrem mają oni sprawować władzę i opiekę nad wszystkimi katolikami. O, jak dobry jest Pan Jezus! Nie chciał zostawić nas samych, kiedy miał powrócić do nieba. Jezus zostawił nam Kościół katolicki, aby sprawował nad nami opiekę i prowadził nas do nieba. Kościół Pana Jezusa to Kościół katolicki.
papież. Kogo widzicie przedstawionego na obrazku? To święty Piotr, pierwszy papież. Papież jest głową Kościoła katolickiego. Kiedy święty Piotr umarł, na jego miejsce przyszedł kolejny papież. I potem następny, i następny. I tak dzieje się przez cały czas. Od czasu świętego Piotra władzę sprawuje w danym momencie zawsze tylko jeden papież. Nazywamy go Ojcem Świętym. Pan Jezus dał nam papieża, aby ten zastępował go na ziemi i aby pomagał nam w drodze do nieba. Musimy codziennie modlić się za naszego papieża. Papież mieszka w Rzymie i ma tam największy kościół na całym świecie. Czy wiecie, jak nazywa się obecny papież? Zapytajcie o to waszych rodziców. Uczymy się na pamięć. Jak nazywa się kościół założony przez Pana Jezusa Chrystusa? Kościół założony przez Pana Jezusa Chrystusa nazywa się Kościołem katolickim. Którego z apostołów wybrał Pan Jezus na głowę swojego kościoła na ziemi? Pan Jezus na głowę swojego kościoła wybrał świętego Piotra. Kto jest dzisiaj widzialną głową kościoła? Widzialną głową kościoła jest papież. Zastępuje on nam Pana Jezusa na ziemi.